16 osób zatrzymano 20 maja bieżącego roku, a kolejną osobę, Zbigniewa M., wójta gminy Suwałki, dopiero 30 sierpnia. Tym samym do 17 osób wzrosła lista podejrzanych o wręczanie i branie łapówek. W toku prowadzonego śledztwa uzyskano materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie zarzutów korupcyjnych również włodarzowi gminy Suwałki. Ten od dość długiego czasu był nieosiągalny zarówno w domu, jak i w urzędzie. W dniu 20 maja 2024 roku funkcjonariusze CBA delegatury w Białymstoku na polecenie prokuratora podjęli próbę zatrzymania Zbigniewa M., ale okazała się ona bezskuteczna, poinformowała w minionym tygodniu prokuratura krajowa. Jak ustalili śledczy, Zbigniew M. po uzyskaniu informacji o próbie zatrzymania opuścił terytorium RP. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2024 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie na okres 90 dni. Niespełna tydzień później, 13 sierpnia 2024 roku, zarządzono poszukiwanie podejrzanego listem gończym. 30 sierpnia 2024 roku podejrzany Zbigniew M. został zatrzymany w Sądzie Okręgowym w Białymstoku, gdzie pojawił się z zamiarem uczestniczenia w posiedzeniu sądu, do którego wpłynęło zażalenie na postanowienie o zastosowaniu sankcji w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Okręgowy w Białymstoku utrzymał w mocy postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu, co najmniej do czasu ogłoszenia mu zarzutu i przesłuchania w charakterze podejrzanego. W ostatnim dniu sierpnia prokurator ogłosił podejrzanemu zarzut oraz przesłuchał go w charakterze podejrzanego. Zarzucono mu, że w latach 2020-2021 kilkakrotnie przyjął korzyść majątkową w łącznej kwocie co najmniej 500 000 zł. Korzyść wręczana była w związku z pełnieniem przez podejrzanego funkcji wójta gminy Suwałki i w zamian za podejmowanie decyzji korzystnych dla podlaskiego przedsiębiorcy parającego się wydobyciem, produkcją, transportem kruszyw i materiałów drogowych oraz budowlanych. Podejrzany Zbigniew M. złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Już 2 września prokurator zawnioskował o utrzymanie w mocy tymczasowego aresztowania, uzasadniając go zachodzącą obawą matactwa procesowego ze strony podejrzanego, jak również obawą ponownej ucieczki lub ukrycia się. Sąd podzielił stanowisko prokuratora i utrzymał dalsze stosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego do dnia 20 listopada 2024 roku. W tej sprawie ogłoszono zarzuty łącznie 17 osobom. 6 spośród nich usłyszało zarzuty dotyczące przejmowania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej.